Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 18 odcinku z Dead by Daylight po andecowemu, moi drodzy. Dzisiaj w lobby ze mną Pani Smutek, Marciocha i Anonimowy. Ja jestem oczywiście za Rinką, dlatego że jak wiecie w ostatnim odcinku andecowego grania wpadł mi wreszcie pożyczony czas, czyli życie na kredyt, mój ulubiony perk. On się, słuchajcie, dobrze sprawdza na tuneli kamperów, także ja go polecam serdecznie. Także słuchajcie, teraz będę, nie ukrywam, że będę grał bardzo dużo za Rinką, ale to też do czasu, dopóki nie wyjdzie piękna nowa surówka, która nazywa się, już nie pamiętam znowu jak. Nie pamiętam, ale jest przepiękna. Moi drodzy, a my dzisiaj oczywiście kolejny odcinek po andecowemu, będziemy sobie lecieć z koksem, zobaczymy słuchajcie, jaki trafi nam się killer, jaka trafi nam się mapa. Także ja może też w sumie zaraz dam Reddit. A czy... O, raku. Ja wiem, jaka się trafi mapa. Czekajcie. Ale zrobię hece, ale mnie znienawidzą. Ale zrobię hece i gdzie jest ten? Tu. Wydaje mi się, że już ten RPD, Police Department, już to działa wszystko, więc byłoby miło, gdyby, w sensie, mam nadzieję, że jest włączone. O, może tak. Już, że twórcy to włączyli. Wezmę sobie apteczkę. Chociaż ostatnio apteczkę straciłem. Trudno. Dodajemy sobie 8 ładunków do niej, chociaż ona jest taka, wiecie, może nie, może bez ładunków. Może bez ładunków tym razem. Czy my chcemy Raccoon City? No właśnie, patrzcie, Pani Smutek mnie uprzedziła. Ona to wyczuła, że będzie Raccoon City. Ale możesz dać. Miał być troll, no nie wierzę. Jaki hit, patrzcie, dobra. To ja czy ty? To jest teraz pytanie, to ja czy Pani Smutek? Dobra, moi drodzy, ale myślę, że my się usłyszymy... Anonimowy, a ty co? Usłyszymy się za chwilkę w meczyku. Ja oczywiście jak zawsze... Oki, to Pani Smutek daje, to ja wezmę coś innego. A gdzie tu jest więcej? O, niech będzie. Tak, my się oczywiście usłyszymy w meczyku za chwilkę po cięciu. No i jest, posterunek policji Raccoon City. Lubię tę mapę, mimo że jest ciężka, ale lubię. I Anonimowy dał, słuchajcie, dar jeszcze, żebyśmy zaczęli wszyscy razem. Także... A tu, kto tu jak stoi? Halo. Proszę nie stać, idziemy. O Boże. O Bożu. Nie widzisz nas. Nie widzisz nas. Dobra, pytanie jest teraz takie, czy słuchajcie, będzie nas tutaj rypał? Czy możemy sobie go nakręcić? Ej, hit! Ojoj. O, fuck! Jednak? Dobra, mogę cię chyba podnieść. O Boże, Anonimowy. Chodź, dzieciątko. Zobaczmy. On chyba się z nami tak po prostu taki pan killer? Taki pan killer będzie na odcinku? Chodź jeszcze, jeszcze raz, no tak. Ojej, Pani Smutek, też widzę, że porobiona tam. To ja, moi drodzy, myślę, że może jednak nie bawmy się z nim, bo chyba nie chce się z nami bawić. Jezu, ja się go boję. Totalnie. Teraz nie wiem. Nie wiem, czego on oczekuje od nas. Serio. O Boże, nie! Don't! Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Bo oni są bardzo tricky. Ci killerzy. Tu mówią tak, tu potem robią inaczej i będzie, o, lipa. Ale chciałbym wyjść z Raccoona. Raccoona! Tak, to Grzesiu, powiedziałem serdecznie, Grzesiu Frodo. Raccoon i Claira. Buzi, kocham. Kocham Raccoona i Claira, naprawdę. Kto nie wie, o co chodzi, to zapraszam do Grzesia na kanał, do Frodo. To będziecie wiedzieć. No co? Panie! Co pan jest taki narowisty?
Dajże się nam pole... O Boże, tą paletę. Czemu on sobie... A, polas sobie. No to chodźcie, robimy gena. Robimy gena. Jak on, słuchajcie, chce się tak z nami bawić, to dlaczego ja z tego nie skorzystam? Ja nie skorzystam! Miło, miło, słuchajcie, bardzo sympatycznie. Z pana strony. Taratararam. Dobra, nie wiem, gdzie oni poleźli. Tam widzę pana killeru. Tam, w tej jopie. Mamy, słuchajcie, 5 genów jeszcze, także to też by trzeba było ukręcić trochę. Bo on się może i chce bawić, a potem nas na koniec wysteruje i będziemy wszyscy kwiczeć jak takie foki na podłodze. Mówię wam. No, walnij sobie, walnij. Walnij sobie, panie. Jakby teraz zameczek było plus 2, to ja chyba będę na 6 randze wtedy już. Proszę. Pan se walnie, a ja se naprawię. No, proszę bardzo, proszę. Ej, ale ty, nie tak ostro, siostro. Boże, Boże, on z tą piłą, słuchajcie, się boję. Ja się boję tej piły, przysięgam. Nie, nie wiesz, nawet się nie wasz. Nie wie, nie jedź tu. No walnij sobie, walnij. To jest, słuchajcie, układ z killerem. Ojej. Układ z killerem, tak zwany. Ciekawe, czy będziemy się też z haków ściągać? Zobaczymy. O Boże. No, przecież mi poskładał. Ojej. Został jeden gen. Ojej, o Boże. I tego właśnie się bałem, słuchajcie. Zaraz będziemy wszyscy jako ośmiornice. Jako glizdy leżące. W ogóle balet kręci. Co to był za balet? Mają już, słuchajcie, w ogóle dobry test umiejętności maksymalnie, kooperacja maksymalnie, wszystko maksymalnie, czat. Czuję, że będę leżał. Dobra, tym razem pani Smutek leży. Ale może jakieś haki albo coś? Panie killeru, pościągamy się, co? Trochę. Ja bym się w sumie też z nim pogonił troszkę, słuchajcie. Ała, pani Smutek, jaka agresja w ogóle w rękach. Dobra, czekaj. Chodź. Chodź za mną. Chodź. Ho. Dobra. Ho, ho. Powieś mnie, no. Okej. Okay. Tu. O, właśnie tak, dobra. Czad. I teraz proszę mnie ściągnąć. Czad. Teraz wy. Aha, będziemy się... Dobrze, leczy... Okej, okay, leczymy się, niechaj będzie. Dobrze, powieś. No,
anonimowy, bo cię po prostu... Patrzcie, nie, to pani smutek! A ja tak się nastawiłem na kiszonko już, no. Proszę bardzo. Jak mam ratunek z haka maksymalny, jak ja po raz pierwszy kogoś ściągnąłem z haka? What the fluff? Jakim cudem? Bezpieczny ratunek z haka maksyma... What? Hit. Ja myślę, że to czas do bramy, jakby, nie? Ucieknięto, ścigano, ucieknięto, ścigano. To się nazywa, słuchajcie, układ z killerem, po prostu. Układ z panem killerem. No dobra, to co? To do Gena chyba, co? Jeszcze nie... no dobrze. Ja myślę, że trzeba zrobić Gena i robić stąd out. Bo on się zaraz rozsierdzi i będzie lipa. O Boże, jeszcze oślepiają tu. Patrzcie, jakie lecą. A czekajcie, może poleczę tutaj jeszcze. Będzie szybciej. Dobra, chodźcie do Gena. Pan killer nas... Halo, goń nas, goń nas. Ja mam maksymalnie. Jezus Maryjo. Trzeba było się było z nim, słuchajcie, pogonić. On też dostanie punkty za gonitwę wtedy. Chodź. Chodź. Ho, ho, ho. 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 Lecimy? Lecimy. Jest jakaś paleta? O, tu jest paleta. Oszłamienie zabójcy maksymalnie? Jakim cudem, jak ja to dopiero to drugi raz zrobiłem? Co tu też tyle tych? Przecież to jest niemożliwe. O, tu jest, chodź. Chodź. Chodź, piękny. Maksymalnie, już nie mam ten... Ucieknięto maksymalnie, ścigane maksymalnie. Ja mam wszystko na maksa już, ludzie złoci. To trzeba, słuchajcie, kręcić Gena i uciekać stąd. I tyle. Do Gena, moi drodzy, do Gena, do Gena, do Gena. No, było sympatycznie, a tu już Gen zrobiony, okej. Okay. Jezu, wszystko maksymalnie, no to musi być plus 2. Moi drodzy, jak my wyjdziemy stąd, to musi być plus 2 i będę miał chyba 6 rangę. Czy tu jest Gen? O! Kręcę Gena. Ja go wykręcę, słuchajcie, i polecimy w kosmos. Będzie super. Ciekawe, czy on pokazało mi, jak po raz pierwszy ściągnąłem kogoś, że hak maksymalnie ściągnięty. Tak mnie to, słuchajcie, zastanawia. Czy to przez to, że tyle razy się leczyliśmy i to było pod jednym emblematem na przykład? Leczenie i ściąganie z haka? Nie wiem. O, ojej, dzień dobry. Ojej, jak wszyscy zlecieli z nieba, Boziu. O, i pan killer również, dzień dobry. O Jezu. Panie, pan se tutaj puknie, puknij se pan. Aha, na haczek, rozumiem. No dobra, mogę się, ale mam maksymalny już haczyk. Dobra, ja wychodzę. Słuchajcie, ja nie chcę tu już być. Ja chcę wyjść. Chcę punkty. O Boże, Marta. A, Marcia po raz drugi, okej. No dobra, będzie ma chociaż punkty, pan. Niech będzie, no dawaj. Dawaj mnie, wieszaj. Proszę bardzo, proszę. Cyk. Okej, okay, i wszyscy, a pani smutek jeszcze. Jeden haczyk i jesteśmy wsio.
Leczymy się, mimo że jesteśmy maksymalnie, to bez sensu. Po co? Po co? I tak wyjdziemy stąd. Po co? O, dobra, no. A on co? Aha, ona się tam z nim moblu... Jejku. O gosh. Dobra, ja idę do bramy. Ja już nie chcę. No. Ja chcę wyjść. Enough. Jeszcze gipką odpalę, proszę bardzo. Lecimy na skrzydełkach. Wyjdźmy stąd, słuchajcie. Wyjdźmy z tego meczu już. Już wystarczy. Ale się w ogóle nie spodziewałem, że taki pan killer będzie. Bardzo sympatyczny. W sensie, no to nie, wiadomo, to nie jest rozgrywka tak naprawdę, no bo... On nam dał wszystko zrobić, trochę sobie punktów też nabił i jakby wsionie, więc wiecie, o co chodzi. Oje, oje, jak on odjechał, panie. Panie kochany. Dokąd pan tak pędzisz? Dobra, chodźcie, wychodzimy. No, już wychodzimy. Halo. Na co jeszcze czekać? Ci będę na niższej randze. Czy to już ten moment? Tak. Wbijem plus dwie kropelki. Patrzcie, i ranga szósta. Takie rzeczy z lasu. Hit. No to tylko dlatego, że... Pan nam dał punkty. I sobie też w sumie w koksiu. Pan z konsoli, pan nie widzi. No dobra. Dobra, moi drodzy, dokończymy sobie odcineczek. Myślę, że wy też się tego nie spodziewaliście dzisiaj, że takie rzeczy będą. Pan z konsoli. Ja z pan z konsoli. Także moi drodzy, lawki, kiski, bezoski, dziękuję was bardzo mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i słyszymy się niebawem w kolejnym. Tak więc trzymajcie się, cześć, do następnego, buzi, buzi. No i pa, pa!